Nazywam się Wojtek Pietraszek. Kolejna część vloga. Shejo 14. Zaczynać od klasycznej czy od razu elektryk? Tu zacznę mój wywód naukowo-nauczycielski. Proszę Państwa, tutaj muszę powiedzieć w ten sposób. Legenda głosi wśród rodziców i co za tym idzie też wśród młodzieży, że powinno się zaczynać od klasycznej. Rozumiecie, rozumiecie, nie? Od klasycznej. Według mnie to jest takie troszeczkę... chyba kwestia jest tego typu, że większość ludzi uważa, że klasyczna, nazwa wskazuje, klasyczna gitara, to jest klasycznie, trzeba zacząć od klasycznej gitary, trzeba klasycznie zacząć od klasycznej. I większość osób myśli, że no to sprawa będzie rozwiązana. Co z tego, że tam mój tam syn czy tam córka chce grać Metallicę, czy jakiegoś Ironów, czy jakiegoś Meshuga, czy cokolwiek innego, ale zacznijmy od klasycznej, ponieważ to jest klasycznie klasyczna gitara. Przez to mi się wydaje, że bardziej się morduje te dzieciaki, ponieważ jeśli ktoś już chce grać rocka, słucha rockowych kapel, no to nie ma co kupować im klasycznej gitary. No tak samo było ze mną. Zacząłem od klasycznej, później tak się przerzuciłem na elektryczną. No można było powiedzieć, że nic nie straciłem na tym, że miałem klasyczną gitarę jako pierwszą. Ale jakoś wtedy nie miałem jakichś specjalnych, zdefiniowanych, można powiedzieć, jeśli o mnie chodzi, nie miałem zdefiniowanych jakichś takich potrzeb muzycznych, że na przykład chcę grać tam jakiś gatunek czy coś i chcę elektryczną, tylko po prostu chciałem grać na gitarze ogólnie, więc zacząłem od tej klasycznej. Ale jeśli ktoś chce, pamiętajcie, jeśli ktoś chce grać od razu, wie, że chce grać rocka, metal, to nie ma co go mordować z klasyczną gitarą, więc mi się wydaje, że jeśli chcesz w ogóle grać na gitarze, możesz zacząć od klasycznej, ale i tak docelowo pewnie się przerzucisz na elektryczną. Jeśli chcesz grać rocka, to sobie lepiej kupić od razu piecuś i gitarkę elektryczną, bo nie ma co się mordować. Dobra. Snow 1992. Rozumiem, że się w tym roku urodziłeś? To znaczy się obudziłeś? Urodziłeś? Pyta się mnie Snow 1992. Ry. Co ci sprawiało największą trudność w grze na wiośle? Największą trudność, to chyba było przed chwileczką podobne pytanie. Największą trudność w grze na wiośle, no to chyba właśnie było opanowanie teorii, czyli tego gryfu, plus jakieś techniczne zagrywki. Na pewno było właśnie to naprzemienne kostkowanie, czy jakieś takie do ogrywania skale. Kto zna ten kawałek? Nikt nie zna. Dobra, koniec wygłupów. Następne pytanie, już mi się kartki kończą. Jakub Kłysz. Doradzisz, jakie struny kupić? Bo gram na klasycznej, a w mojej szkole jest elektryczna. Buchnij gitarę ze szkoły? Nie, to źle by to brzmiało. Kup struny do klasycznej. Nie wiem, jakie struny kupić. Podstawowa wersja strun do klasycznej, jeśli o to chodzi, to pewnie jest ta D Adario J27. EJ27N, przepraszam, EJ27N. To jest najbardziej podstawowy zestaw chyba strun do klasycznej. Wiadomo, że jest mnóstwo innych, są struny za 15 zł, 12 zł, nie wiadomo w ogóle co to za gówno, aż strach w ogóle zakładać. I tak, jeśli chcesz nie za drogie, ani nie za tanie, to właśnie te D'Addario. Niektórzy na nie mówią na to firmę D'Addario, chociaż nie wiem czemu. Według mnie całkiem dobrze się te struny sprawują.
Drugie pytanie. Byłoby pięknie, ale nie ma ona strun i kołeczków. O kurde, tych do mocowania strun. Od strony wiosła. Pomóż, w sobotę jadę kupić. Jak możesz, to powiedz, ile to może kosztować. Aha, to w ogóle pewnie jest na pewno przedawnione, ale jeśli grasz na klasycznej, a ona ma kołeczki, tutaj rozumiem, kołeczki tu, to nie jest klasyczna, czyli to jest akustyczna. A to już jest zupełnie inna sprawa. Pamiętajcie, ludziska, nie mam tej klasycznej przy sobie. Jeśli gitara ma kołeczki, to jest, jeśli ma tutaj kołeczki na przymostku, które się wyjmuje i się wsadza do tutaj struny, wsadza się i się przytrzymuje kołeczkiem, to jest akustyczna struna. Jeśli mamy mostek, w którym musimy przewlec strunę i ją zapętlić, to wtedy jest klasyczna. A poza tym jeszcze można łatwo to poznać, że w akustycznej gitarze mamy klucze metalowe, czy tam chromowane, no błyszczące można powiedzieć, a w klasycznej generalnie mamy struny, kołeczki mamy plastikowe, z takiego przezroczystego lub kremowego plastiku. To jest najbardziej takie charakterystyczna rzecz. Jak ktoś, jakiś laik sobie patrzy na... Ty kurde! Jak jakiś laik sobie patrzy na gitarę, to po tym może poznać. Swoją drogą, że gitara akustyczna ma węższy gryf i troszeczkę tutaj bardziej płaski. Klasyczna ma szerszy gryf i bardziej gruby. Akustyczna ma pręt regulacyjny, zwykle w pudle, czyli tutaj gdzie jest ten otwór. Ma pręt regulacyjny, klasyczna nie ma. Więc nie chcę być jakimś pedantem i jakimś takim burakiem, który tylko naprowadza ziomeczków na dobrą stronę mocy. To po prostu chcę zauważyć i poradzić, żeby później nie było problemu, bo niektórzy na przykład zakładają struny metalowe do klasycznej, a później się dziwią, że im się gitara składa, można powiedzieć, tak gryf w ten sposób odchodzi, bo na takich grałem po prostu strach. Dobrze, że jeszcze żyję. Dobra, Malina, o kurde, nie wiem, czy to jest dziewczyna? Malina, jesteś dziewczyna? Pytanie, od czego zacząć naukę gry na gitarze? No myślę, że chyba najlepiej, jak sobie zajrzysz na moje lekcje, gdzie mówię odnośnie właśnie takich porad, czy odnośnie lekcji dla początkujących, to bodajże jest playlista numer 1, z tego co pamiętam, z tego co tam robiłem. W tym momencie ciężko mi powiedzieć, no naprawdę za dużo byłoby chyba tłumaczenia. To jeszcze druga część tego pytania. Mam już chyba 2 miesiące gitary i próbuję uczyć się z internetu, ale nie wychodzi. To ucz się ze mną. Możesz się uczyć na Skype'ie ze mną, ale żeby siebie nie reklamować, to mogę poradzić, że możesz sobie oglądać właśnie też moje filmiki, które robię na YouTubie. No ale żeby tej jednak uczynić zadość temu pytaniu, powiem, że chyba najbardziej podstawowym ćwiczeniem, które byś mogła, czy mógł, chyba mogła, Malino, zrobić, to chyba jest po prostu ćwiczenie na początku. Wiem, że to jest banalne, ale jest ćwiczenie po kolei palców. Ćwiczenie palców, oczywiście jeśli chodzi o tam o klasyczną gitarę, to oczywiście najlepiej z pióreczkiem. Właśnie sobie ćwiczenia różnego rodzaju. Tutaj grałem 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oczywiście więcej jest kombinacji. Jeśli przyjmiemy, że palec wskazujący lewej ręki to jest 1, 2, 3, 4, kombinacji mamy przynajmniej jakieś 30. Na przykład 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2 i tak dalej. Najbardziej podstawową umiejętnością jest w graniu na gitarze, poza jakimiś teoretycznymi wywodami, jest właśnie umiejętność motoryczna, czyli właśnie latanie po gryfie. Tak to można ogólnie ująć, tak w banalnym takim wyrażeniu. Latanie po gryfie, to jest chyba najbardziej istotne. Nie mówię oczywiście o akordach, które... Thank you.
Troszeczkę tutaj się rozpędzam. Także wracając do tego pytania, to chyba wyjaśniłem, mam nadzieję przynajmniej. No to jakiś komentarz został usunięty, autor zablokowany, to wydrukowałem akurat. Akurat tyle. Bo także, moi drodzy kochani, wiemy, że tutaj troszeczkę tym basem szpanuję, to nie miałem wcale takiego zamiaru szpanować. Jednak sobie lubię pograć od czasu do czasu, przynajmniej od czasu do czasu, cały czas lubię grać, ale tak sobie... A teraz można było powiedzieć, były tam wcześniej dwie zagadki, na przykład... O, było jeszcze to... Oczywiście to raczej chyba na razie będzie bez nagród, ponieważ nagrody się chwilowo nie mają skąd wziąć, to znaczy z mojej kieszeni. Ale jeszcze mogę się spytać, na przykład, zaraz tu wymyślę, co to za numer? Chyba, że to było. Albo... Albo jeszcze, o, taki numer. Powiedzcie, że jestem monotematyczny, ponieważ tylko z jednego zespołu, ale co mi tam? Trzymajcie się ziemeczki. Jak najszybciej postaram się zrobić następne części tego vlogusia. Papatki.